Daleko stąd, pod osłoną gąszczu ciernistych krzewów, kryje się malutkie królestwo wróżek i elfów. Wszyscy jego mieszkańcy są mali, maciupeńcy. Jestem elf Ben. A ja księżniczka Holly. Chodźmy, będziemy się bawić. Poczekaj na nas! Małe królestwo Bena i Holly. Dzisiejsza przygoda rozpoczyna się w wielkim drzewie elfów. Dzień elfich żartów. Cześć, Ben. Cześć, Holly. Zobacz, co tutaj mam. Co to jest? To luneta. Można przez nią zobaczyć coś, co jest bardzo daleko. Ojej, mogę spróbować? Pewnie. Ale tu nic nie widać. Spróbuj tym pokręcić. Nadal nic nie widzę. Dlaczego się śmiejesz? To luneta na niby. Ma się po niej czarną obwódkę wokół oka i wygląda się naprawdę głupio. Patrz. Och, dlaczego to zrobiłeś? Dzisiaj jest Dzień Elfich Żartów. Dzień Elfich Żartów? To taki wyjątkowy dzień, w którym wszystkie elfy robią sobie dowcipy. Ale zabawa! Pewnie, że tak. Może masz ochotę na coś słodkiego? Oczywiście. To wcale nie jest śmieszne. Wybacz, proszę. Nie gniewaj się już. Nie, dziękuję. Mam dosyć twoich głupich żartów. Nie bój się, Holly. Ten kwiatek nie skacze ani nie brudzi. Naprawdę? Słowo daję. To jest mój kwiatek polewacz. To nie jest śmieszne. A właśnie, że jest. Zip, zop, zap. Elf na wstak, złośliwy skrzat. Co ty wyprawiasz? Holly, pora na lekcję. O, dzień dobry, Ben. Dlaczego jesteś do góry nogami? Ratunku, ratunku! Księżniczko Holly, czy to twoja sprawka? To wszystko przez Bena. Robił mi za dużo dowcipów. Nie wolno używać czarów złości. To może być bardzo niebezpieczne. Przepraszam, nianiu. Holly, uwolnij Bena. Przepraszam, Ben. Uff, tak jest lepiej. A teraz, o co chodzi z tymi dowcipami? Dziś dzień elfich żartów. Ho, 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 uwielbiam żarty. Mnie one wcale nie śmieszą. Powinnaś popracować nad poczuciem humoru. Chodź, Holly, będzie świetna zabawa. Tak. Temat naszej lekcji, jak dobrze się bawić. Zaczynajcie. Dobrze. Wesołego dnia żartów. Wesołego dnia, Barnabo. Dzień elfich żartów. Ale zabawa. Tata co roku nim straszy. To tylko plastikowa zabawka. Wesołego dnia elfich żartów. Mój drogi. Nie gniewaj się na nas, księżniczko Holly. Mam nadzieję, że się nie przestraszyłaś. W porządku, to śmieszne. Hej, hej! Witam cię, księżniczko Holly. Jak ci się podoba dzień elfich żartów? Bardzo! Lubię sobie pożartować. Szkoda, że tu nie ma z nami niani. Ona to lubi pożartować. Ciekawe. Nigdy jej nie poznałem z tej strony. Tak. Niania czasem bywa naprawdę dowcipna. Naprawdę? To może pokażemy jej parę naszych żartów. Jedźmy do niej.
mnie. Nie, nie, księżniczko Holly, żart powinien być niespodzianką. Będzie zabawa. Och, jestem zajęta. Kto mi przeszkadza? Dzień dobry. Czego pan chce? Dzień dobry. Czego pan chce? Co? Co? Dlaczego powtarza pan wszystko, co powiem? Dlaczego powtarza pan wszystko, co powiem? Och, nie mam czasu na bzdury. O, nie mam czasu na bzdury. Stary głuptas. Stary głuptas. O. Chyba nie udało nam się jej rozbawić. A mówiłaś, że ona lubi żartować. Bo lubi. Spróbujmy czegoś innego. Dobrze. To mój ulubiony żart. Wypuścimy nakręcaną mysz. Ojej, nianie nie lubi myszy. Tę polubi. Jest śmieszna. Zaraz zobaczysz. Wypuśćmy ją. La da dam dam ty 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 da da dam da ta ta ta. Ratunku! Co się dzieje? Śmieje się? No, nie wiem. Sprawdźmy. Może pośmiejemy się razem. Wesołego dnia, elfich żartów! To wcale nie było wesołe, stary elfie! Och, bardzo mi przykro z tego powodu. Czy wolno mi powiedzieć, że pięknie pani dzisiaj wygląda? Co? To ma być kolejny głupi żart? O, nie! O, wygląda pani tak ślicznie. Czy mogę zrobić pani zdjęcie? Cóż, no, proszę bardzo. To będzie piękne zdjęcie. Uśmiech. Co to? To śmierdzący elfi ser. Jeszcze jak śmierdzący? Tak! To pierwszy gatunek! Najwyższa jakość! To wcale nie było śmieszne, stary elfie! A właśnie, że było! Zaraz cię zamienię w wesołego ślimaka! Ależ nianiu, mówiłaś, żeby nie używać magii w złości! Nie jestem zła! Gdzie moja różdżka? Ojej, przecież ja tylko żartowałem! Tak? To teraz ja pożartuję. Zmień się w ślimaka. Jesteś niedobra. Mówiłaś, żeby nigdy nie używać magii w złości. Tak. Miłego dnia, elfich żartów, stary, mądry ślimaku. Ha, ha, ha. Skąd się tu wziął ten ślimak? To było tak. Stary elf zrobił niani kilka dowcipów, a ona zezłościła się i zaczarowała go. Stary, mądry elf tylko żartował. Czy nie masz poczucia humoru, nianiu? Mam, wasza wysokość. Droga nianiu, dlaczego go zaczarowałaś? To miał być śmieszny żart. I jest śmieszny? Nie, wasza wysokość. Nie wygląda na zadowolonego. Nie dziwię mu się. Proszę, żebyś go natychmiast odczarowała, nianiu. Oczywiście, wasza wysokość. Raz, dwa, trzy, znowu ty. O, wasza wysokość. Nie wiem, jak mam dziękować za pomoc. To drobnostka. Pozwolę sobie zauważyć, że wasza wysokość wygląda dzisiaj wyjątkowo korzystnie. Czy mógłbym zrobić zdjęcie? Oczywiście. Wasza wysokość. Nie teraz, nianiu. Jestem zajęty pozowaniem. Uśmiech, proszę. Fuu, śmierdzący elfi ser.
mogłem się powstrzymać. Dziś jest dzień elfich żartów, a ja jestem elfem. Ha, ha, ha. Bardzo zabawne. To dzień elfich żartów. Wesołego dnia elfich żartów. Dzisiejsza przygoda rozpoczyna się w malusieńkim zamku. Nowe szaty króla Osta. Różowa? A może niebieska? Mamusiu, nie wiem, którą wybrać. Myślę, że ładniej ci w różowej. Teraz ty mi doradź, zielona, żółta czy turkusowa? Ben, którą byś wybrał? Może różowa dla ciebie, a niebiesko-zielona dla twojej mamy. Zielona, niebieska, żółta, różowa? O co tyle zamieszania? Król i królowa Nagietek mają nam dzisiaj złożyć wizytę. Zapomniałeś? Ach, tak. Oni są taką elegancką parą. A ty, mój drogi, wyglądasz dosyć niechlujnie. To jest niechlujny. Ty, mój drogi. Czyżby? Tak, tatusiu. Co ty na to, Ben? Tylko szczerze, wyglądam niechlujnie? Warto by włożyć coś bardziej odświętnego. I dlatego zamówiłam dla ciebie, kochanie, u elfów kilka nowych szat. Poza tym musisz się wykąpać. Zgoda. Elf krawiec. Jaki krawiec? To stary, mądry elf. Pozwolę sobie zwrócić uwagę waszej wysokości, że jestem także wykwalifikowanym krawcem. O, nie wiedziałem. Wybierzcie coś, a ja idę się wykąpać. Tylko szybko. Niedługo przybędą goście. Oto nowa szata króla Osta, wasza wysokość. O! Piękna. Czy to ostatni krzyk mody? To raczej klasyczny krój, a materiał to wełna najwyższej jakości, wasza wysokość. O, bardzo ładny. Nie ciągnij. To bardzo delikatna tkanina. Należy się z nią obchodzić ostrożnie i w żadnym wypadku nie czyścić przy użyciu czarów. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Żegnam. Do widzenia. Holly, czy ty też widzisz tę malutką plamkę? Nie widzę żadnej plamki, mamusiu. Nianiu, ty też nie widzisz tej plamki? Gdzie? Tu? Nie. Tu! Och. Ojej. Mamusiu, pobrudziłaś nowe ubranie taty. To straszne. A król i królowa Nagietek zaraz tu będą. Nianiu, i co my teraz zrobimy? Proszę zdać się na mnie, wasza wysokość. Nianiu, powiedz, czy możemy jakoś ci pomóc? Oczywiście. Paskudna plama. Jak się jej pozbędziemy? Stary elf powiedział, że nie wolno tego czyścić przy użyciu czarów. Ach, to prawda. W takim razie upierzemy to w pralce. Ale on mówił, że to bardzo delikatna wełna. Cóż taki elf może wiedzieć o praniu? Jest krawcem. Ale z całą pewnością nie wyprał tylu ubrań, co ja. Dosypiemy jeszcze troszkę proszku. Czy to na pewno dobry pomysł? Oczywiście, tak właśnie się robi. Na plamy najlepsza jest gorąca kąpiel w pachnących mydlinach. Wiecie co? Skoro już to robimy, to upierzemy też starą królewską szatę. Tę, którą tak lubi? Właśnie. Dobrze. Tatusiu! Słucham! Chcemy uprać wszystkie twoje ubrania. Świetnie! Nianiu, czy buty i koronę też? Czemu nie? Jak już prać, to na całego. To wszystko, co znalazłam. Doskonale. Do pralki. A teraz maszyna wykona za nas całą robotę. To bardzo mądre urządzenie. Co teraz robi? Właśnie skończyła pranie wstępne. A teraz co się dzieje? Wypłukuje proszek.
To naprawdę mądre urządzenie. Już gotowe? Tak. Sprawdźmy, czy pozbyliśmy się tej okropnej plamy. Ojej, korona trochę się pogięła. A buty są całkiem mokre. Ojej, czy te ubrania były zawsze takie małe? Chyba nie. Nianiu, czy szaty króla są już czyste? Co powiemy? Za chwilę będą gotowe. Nianiu, co my teraz zrobimy? Może kiedy one wyschną, to wrócą do normalnych rozmiarów. Sprawdzimy. Do tego służy proste zaklęcie. Ale stary elf mówił, żeby nie używać czarów. Och, jakie tam znowu czary. To będzie tylko maleńka szczypta magii. Abrakadabra, szato się susz. Masz być gotowa, bo goście tuż, tuż. Nianiu, nianiu, gdzie jest ta nowa szata? Nasi goście zaraz tu będą. Co tu się dzieje, nianiu? Co to za swąd? Upraliśmy ubrania tatusia, ale się zbiegły. Pani niania chciała je wysuszyć, ale się spaliły. O, szkoda. Jego wysokość będzie musiał wystąpić w starych szatach. Ale stare ubranie tatusia też zostało wyprane. Co? To znaczy, że król nie ma się w co ubrać? Tak. Jestem. W co mam się ubrać? Zaczekaj, kochanie. Już się wykąpałem. Niania za chwilę poda ci ubranie. I ślicznie pachnę. Nianiu, natychmiast wezwij elfa. O, za późno. To król i królowa na Gietek. I co my teraz zrobimy? Mam pomysł. Trzeba to wyczarować. Nianiu, czy dasz radę? Magiczne ubrania bywają kłopotliwe, ale skoro wasza wysokość nalega... Hop, hop, jest tam kto? To oni! Pośpiesz się z tymi czarami, nianiu. Ja pójdę zająć się gośćmi. Jak wasza wysokość sobie życzy? Najpierw znajdźmy coś, co zmienimy w buty. Cytryna? Nie, coś podobnego do buta. O! Marchewki! Teraz znajdźmy coś w soczystym kolorze na szatę. Cytryna! Nie, pomidor! A z czego zrobimy koronę? Ach, Holly! Pamiętasz króla i królową na Gietek? Witaj, księżniczko Holly! Dzień dobry! To jest mój najlepszy przyjaciel, Ben Elf. Witaj, Ben. Masz oryginalny strój, chłopcze. Jest taki prosty, a uroczy. Tak, jakiś taki niewymyślny. A może to jakaś tutejsza moda? Uważam, że stosowny ubiór jest niezmiernie ważny. Mój mąż za chwileczkę dołączy. Przebiera się właśnie w nowe szaty. Nowe szaty? To brzmi interesująco. Tak. Też jestem bardzo ciekawa. Przepraszam za spóźnienie. Ho, 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 coś wspaniałego! Co za kreacja! Nadzwyczajne! Dziękuję. Zdradzę wam, że czuję się w tym trochę nieswojo. Wyglądasz świetnie. Tak świeżo i ekscytująco. Właśnie przed chwilą mówiliśmy o tym, jak ważny jest odpowiedni strój. A... nie przywiązuję do tego wagi. O! Coś takiego. O, a to co? Tak, właśnie przed tym ostrzegałam. Z magicznymi ubraniami zawsze są kłopoty. To śmieszne. Masz na głowie cytrynę. Nie mam z tym nic wspólnego. Żona wybierała. To... jest genialne! Super! Cóż za zachwycający pomysł! Jestem absolutnie pod wrażeniem! Ubranie, które samo się zmienia? Nigdy bym na to nie wpadła! A ktoś tu mówił, że nie przywiązuje wagi do stroju. Cóż za wyczucie formy! Jestem oczarowana! Gdzie wasza wysokość szuka inspiracji? Tak, no cóż...
czy wasza wysokość nie zastanawiał się nad stworzeniem szkoły mody? Ach, droga Nianiu, czy podasz nam coś modnego na kolację? Oczywiście, wasza wysokość. Mam wszystkie potrzebne składniki. Może mi tylko brakować marchwi, pomidora i cytryny.